Witamy wszystkich na kolejnych zawodach. Dzisiaj nagrywamy tak już trochę, no, półtorej godziny, prawie dwie po rozpoczęciu. Jesteśmy nad takim zbiorniczkiem miejskim w parku. Przyjechaliśmy tutaj łowić karasie, teoretycznie. Bo w praktyce to na razie niewiele tych rybek, aż jak na to łowisko to aż dziwne. W tamtym roku nagrywaliśmy chyba jeden film stąd. Takie małe karasie ułowiliśmy i te czebaczki. To czebaczki dzisiaj też są, ale nie są tak uciążliwe jak wtedy. Wtedy to też chyba troszkę cieplejszą porą roku ułowiliśmy. No i co, może pokażemy, co tam wczoraj mieszałem, bo tego też nie nagraliśmy. Mogę z tej strony, może chodźmy, to pokażemy. Tam jakieś wrzucę wstawki, bo tam mieszałem TTX-a i mieliłem kukurydzę taką świeżą. Także tak grubo dość towar szedł. No i tutaj później po przetarciu wszystko takie. Prawie nie dobliżałem tego. TTX to ma właściwości klejące, plus ta kukurydza to praktycznie prawie że w ogóle wody nie dodawałem. No i to taka jest akurat posterka, ona dobrze się klei. Ale o, ładnie się tutaj rozwala. No i co? I na wstępie na 15 metr daliśmy 1 do 1 i wszystkiego po trochu. Trochę gnojaka, trochę pinki białego, kastera i tutaj ziaren. I na drugą linię właśnie daliśmy o tak na grubo. Znaczy w sensie tej kukurydzy to już troszkę mniej było. Taki miks ziaren gotowy, plus dodaliśmy jeszcze swoich trochę konopi. Myślę, że będą karpie, ale nie ma karpi. Nie ma w ogóle ryb generalnie. Ile przez te dwie godziny to mam? Mam trzy o takie rybki. Jedna jest taka. Także generalnie szału nie ma. Jakieś ryby pojedyncze są dzisiaj na zawodach. Niektórzy mają po jednym, po dwa, ale takie karasie, to już jeden taki to waży więcej niż te trzy moje. O! Patrz, akurat się udało ryby do kamery nagrać. Niesamowite. Zazwyczaj jest odwrotnie. No to jest drugie albo trzecie dzisiaj takie prawidłowe branie. Żeby było branie i zacięto. Ale no chłopaki tam mają większe, takie do zegarka mają. Kilka sztuk. Co prawda tylko, ale coś tam jest. Nie no, cały czas coś tutaj czpyka, ale kurde. Jedną mulawkę to nawet w tempo zaciąłem, trzymała jeszcze robaka w buzi. Bo one mają taki pysk, że ta jedna pinka to akurat wypełniała całą buzię. Jeszcze miała jakiś szczękościsk, jeszcze to trzymała, ale wypadła po drodze. No to nawet nie pokażę, ale jak ktoś sprawdzi sobie w internecie, to zobaczy, jak wygląda czebaczek amurski. Taki mały amurek generalnie. No, nie wiem, czy będzie widać tutaj. O. Tnę sobie kukurydzę, gnojaczka i kastera. I tak o drobinkę będziemy dozować sobie to do koszyczka. Zaczep. No, przypon urwany. Coś tam twardego musi być. Chyba to jeszcze pozostałości tych roślin na dnie. Jeszcze haczyk zmniejszymy na 20. Kurde, może prędzej te. Nawet jak te karasie biorą, no też delikatnie może coś się zatnie przynajmniej. Nie spodziewam się tu. Jeszcze 3 godziny zostało, ale nie spodziewam się, żeby coś tu się wydarzyło niesamowitego.
Chyba, że komuś jakiś karpik pojedynczy wskoczy. Jeszcze później sprawdzimy. Sprawdzimy pewnie jeszcze tamtą drugą linię, ale... No jakoś nie mam przekonania. Pewnie trzeba tutaj próbować po prostu te karaski pojedyncze wyciągać i... Wyniki raczej do wagi to będą niewielkie. No na razie to mamy szczęście, nie? Na sensasie na Jastrzębiu też 200 gram. Chociaż tam to losowanie swoje zrobiło, ale... No tutaj coś powinno się dziać. No patrz, udało się zacząć. A nie byłem przekonany. Gdzie te ryby, co oni zarybili? Mi się wydaje, że to tam bulawka tak ciągnie, ciągnie, bo tak, takie brania są niektóre, że tak ugina, ugina powoli szczytówka, jakby obcierka i odpuszcza. Później jeszcze tak mrygnie dwa razy, ale to zaciąć tego nie można. Mulawka to jest jak palec, albo jak ten palec. Czy mulawka? No ten czabaczek amurski, no tutaj tak nazywamy tu mulawka. Tak się przyjęło w okolicy, nie wiem czy gdzieś jeszcze tak nazywa się tą rybę, czy tylko u nas. Jest jak jest. To co, to my się składamy. Szczytówki nie ma. Hit po prostu. Nie wiem, jak to się wydarzyło. No hit. To się urwało, no. Aż nie chce mi się wierzyć, że ta szczytówka poleciała do wody. Cały czas się łudzę, że ona gdzieś tutaj jest. No dobra, na drugi wędce odmierzę odległość i będziemy łowić drugą. Już trochę osłabłem po tej stracie szczytówki. Nie wiem, jak to się stało. Coś chyba ciężki zestaw był, żyłka już może tam była strzałówka, może już trochę zmęczona była ta żyłka i gdzieś musiała się przetrzeć i strzelić. Cały czas szukam tej szczytówki, ale ona musiała polecieć do wody. Walczymy o honor już chyba tak naprawdę, bo tam dalej no w naszym sektorze kto wziął jedynkę, to już widzę. I tak zacząłem coś kombinować, jakieś atraktora troszkę dodałem, aczkolwiek no ja tak w 100% w takie rzeczy nie wierzę, bo zanęta to też przecież ma swój zapach i tak dalej, ale tamto mi się nie sprawdzało, to teraz po prostu zrobiłem 3 do 1 i tyle, dużo więcej gliny. Żeby całkiem coś innego po prostu zrobić. No i na razie no, zmniejszyliśmy jeszcze haczyk, bo na drugim zestawie to mieliśmy większy haczyk. Pod tamto miejsce, gdzie ziarnami zasypaliśmy. Żeby zacinać te tutaj małe rybki. No i jedno na razie złowiliśmy, ale to... Jedna rybka to jest nic, jakbyśmy jeszcze takich teraz złowili 30. No to może tam... Może drugi, może trzeci. Straszne skalarki. No jest karasek, ale no wszystko takie mikro rozmiary. Kurde, no brakuje mi tych takich dłoniaczków do zegarka. No dłubaninina taka. Ale branie było. Widziałeś to? Chyba jest pierwsza normalnej wielkości ryba. Chyba, że jest podpięta. Ale patrz, że to chyba zmiana na dużo większą ilość gliny. Może to pomogło. O, jest normalnej wielkości ryba. Pierwszy raz podbierek użyłem dzisiaj. Niesamowite. No i takie to powinniśmy cały czas łowić. To chociaż coś ma jakąś wagę, a nie te skalarki.
No ale to chłopakom takie to teraz się trafiały, nie? Tu u nas dopiero pierwszy tak naprawdę. I zakładam, o, haczyk 20. I to jest trzecia ryba, odkąd zmieniliśmy taktykę tego nęcenia i na 20 haczyk tak wzdłuż zakładam jednego robaczka czerwonego takiego grubego. Wcześniej zwiększałem koszyk, trochę tam kilka tych, to co straciłem tą szczytówkę, żeby donęcić trochę. Ale umarło po tym, szczerze mówiąc. O, po takiej rybie to od razu taka nadzieja jest w sercu. A może? Tylko żeby to było 2 godziny temu, to bym bardziej się cieszył. No nie wierzę, to jest rekord. A, podpięta. Myślałem, że w pysku to ma. Ale tego tam musi być. No ile ona ma? Za 3 cm. A jak już jest gorąco, ciepło. Dopiero jak się odpalają, to dopiero jest tutaj łowienie. Już na robaka prywatnie przyjść, to łowić to tragedia jest. Wymęczoną każdą rybę trzeba, znaczy wymęczyć każdą rybę trzeba. Smyrka, tutaj trzymam w palcach plecionkę, żeby sprowokować troszkę, tam podciągnąć. No to jedną rybkę tak złowiliśmy, no ale jakbym tego nie zrobił, to nie wiem, czy byśmy mieli branie. Takie małe rybki, takie trudne, nie? Do złowienia. No. Trochę nabrałem ochotę do łowienia, jak zaczęło coś się dziać, także trzymam wędkę w ręce, bo te brania to są takie delikatne. I tak dosypuję trochę tego atraktoru. I odrobinkę pinki i ciętego gnojaka tam z kasterkiem, ale to tak co drugi koszyk, coś tam, tak dosłownie szczyptę. Strasznie trzeba ten szybko reagować, bo tak podciągnąłem trochę, nie kołowrotkiem, tylko za plecionkę zestaw przesunąłem po dnie. Jakbym puścił plecionkę i zapał za korbkę, żeby podkręcić ten luz, to już bym nie zobaczył brania. A tak podciągnąłem i dalej trzymałem po prostu plecionkę w palcach i w tym momencie było branie. Bo tak to pewnie byśmy nie zauważyli nawet tego. Podciągnąłbym i nie byłoby brania i ryba by odpuściła. Siedzi? Czy mi się wydaje? Patrz, siedział. Kurde, nawet brania nie było widać. Coraz mniejsze te rybki. Akurat jak dłużej ukleję, by to bardziej mi się ukleją, po co łowić, jakby więcej brało ich. Dobra, damy do koszyka trochę zanęty. I zaczopujemy to tą mieszanką. O, żeby może coś tam więcej zasmużyło, trochę więcej spożywki. No przydałoby się takie podbierakowe jeszcze ze 2-3. Tak. No 2. O, no niesamowite są te ryby. Jeszcze mniejsza od tej, chyba najmniejsze z tych.
No nie wierzę. No ile to ma? 7 centymetrów. Ja myślę, że to trzeba było mieć naprawdę jakieś ultra delikatne te szczytówki, żeby te brania zobaczyć takich rybek. No dobra, zwija mi się wynik cały 1300 gram czy coś takiego, także niewiele rybek wypuszczamy. O. O, no i co? Najlepiej się sprawdziła na koniec ta w sumie ta mieszanka 3 do 1. Być może jakbyśmy od początku tak łowili, tych rybek byłoby więcej. No ale cóż powiedzieć, no. Wyszło jak wyszło, za bardzo nic na to już teraz nie poradzimy. Szkoda, że nie mieliśmy troszkę większych tych pojedynczych sztuk, jakichś karasi, tych takich zegarkowych, co tu w siatce był jeden. Bo i tam chłopaki mieli jakieś karasie, to były większe, w tamtą stronę złote, tu w tą stronę też mieli większe. No z takimi małymi rybkami to nie mieliśmy szans dzisiaj, żeby cokolwiek zrobić. Także od nas na dzisiaj to tyle i do zobaczenia.